Dzień dobry moi drodzy, witam was ponownie w Knights of Honor 2 w naszej potężnej serii. Pamiętajcie o playliście, kulturalnie przypominam, bo wiadomo, wczoraj był odcinek, wczoraj była Wigilia, więc też pewnie nie każdy widział. Może dzisiaj jak jest Święto Bożego Narodzenia też, może nie każdy będzie to oglądał w tym samym czasie i później gdzieś tam ten odcinek przepadnie, więc ja kulturalnie przypominam, żebyście pamiętali o playliście, zobaczyli jakie odcinki wam się zagubiły. Playlist oczywiście znajduje się w opisie każdego odcinka z tej serii. Przypominam też kulturalnie o łapeczce w górę i o skomentowaniu tego filmu. Możecie się dzisiaj pochwalić na przykład, co dobrego sobie jedliście albo dzisiaj jecie, można do tego filmu. Kto to tam wie, co wy tam lubicie robić, jak na mnie patrzycie. Prawda. No dobra, więc jak już ewentualnie ktoś ominął spoilery i poszedł oglądać dobry odcinek, no to tak, mamy tutaj oczywiście potężny wiedeń, staramy się zdobyć, aczkolwiek nadciągają trzy dość potężne armie. Ja stwierdzam, że mam to w wielkiej pupie, co się dzieje. I albo uciekniemy. Znaczy, no tu jest jeszcze ten czopek, ale ten czopek jest ranny. A więc albo uciekniemy, co to też nie jest idealne, no bo już teraz mamy te straty. Tu możemy odstąpić od oblężenia. Oczywiście to nie ma tu jeszcze walki, więc nic nie tracimy nad tym. Tylko się zastanawiam, czy ja chcę tu się dalej klepać tak na dobrą sprawę. No, oczywiście Serbia cały czas tam pomaga. Tutaj jeszcze jest oddział. No, niestety lekka kawaleria i łucznicy konni Węgrów to jest to na pewno, co nas tutaj przeraża. Tu jeszcze... A co to Piczyngowie robią? Czy ta mapa źle pokazuje i tak naprawdę ich tam nie ma? Gdzież to mogło być tak na dobrą sprawę? No tu jest ten przyjaciel, to tu... Nie, no Piczyngowie wbili do środka. Sobie macie też wojnę z Węgrami. Naprawdę, Węgrzy mają dużo wojen w tym momencie. Kurde, im bardziej na mnie lecą. Ten Wiedeń to widzę, bardzo ich interesuje. No dobra, to jeszcze się nie wycofamy z tej wojny, ale... Nie czuję potrzeby się klepania o ten Wiedeń w momencie, kiedy idzie do mnie czopek z czterema oddziałami łuczników konnych i drugi czopek, który ma kawalerię i to jeszcze dwugwiazdkowe, wszystko ma dwugwiazdkowe i trzeci to czopek, który ma trzy kawalerie, znaczy trzy oddziały łuczników konnych. Według tego marszałek Jakab i marszałek Fansal mają tu wejść, ale ja nie ufam tej grze. Czyli w teorii 15 hrabia Attila najpotężniejszy miałby nie dołączyć do tej wojny. Czyli w teorii jakieś 5000 troszeczkę nad wlazło, plus te 2800. No ci łucznicy konni mnie przerażają w takiej ilości, mówiąc całkiem, no jak te dwa oddziały by wlazły, to 7 oddziałów łuczników konnych. Nie jest to tego warte moim zdaniem. Od oblężenia. No nie będzie kontynuowane gro, bo tu nie ma czym kontynuować tak na dobrą sprawę. Dobra, wycofajmy. Ojejku, tak głupio będziecie szli. Dobra, wycofajcie się. O Boże, czyli musimy przejść tak czy siak przez ich tereny. Troszkę słabo. Dobra, trudno. Musimy przejść przez ich zamek, który będzie w nas strzelał. Do Ratisbony zapraszam. Uciekać, jeśli się da. Dobra, wycofują się sami, debile. Zaczynamy wojnę. Tak, no bo wczytałem, gra przypomina. Osiągnięcie, dostatek jest w połowie gotowe. A, to gra też o tym przypomina. Upadek królestwa. Dobra. No to okej. Frajerzy się wycofują mnie tam, gdzie trzeba. To mnie akurat cieszy. Wy też idźcie tam. I teraz jeszcze miałem trzeciego czopka. Przede wszystkim mój piękny królu. Ciebie w sobie byśmy może ulepszyli jeszcze bardziej. Mamy to przywództwo. A ty masz przywództwo? Masz przywództwo, no dobra. Bulu, bulu, bilu. Byśmy tobie taktykę piechoty musieli wrzucić przede wszystkim. Czemu się wydawało, że już mu to wrzuciłem? Może komuś innemu ulepszyłem na maksa czy coś. Coś tam kojarzę, że w ostatnim odcinku było z tym robione. No ale ja jestem sobą, wy jesteście nie mną. I tutaj różnie bywa. Dobra. To było może i dziwne, ale wiadomo. Wiecie o co chodzi. Wiecie o co chodzi. Jestem sobą i lubię zapominać albo popełniać głupie błędy. Nasz lud przyjął nową wiarę, katolicyzm. No i bardzo dobrze. Z pomocą obcego kapłana. Nie, to nie ma znaczenia. Ważne, że mamy katolicy. A, ogólnie tu już mamy... No dobra, zaraz ogarniemy sytuację z tym, że zaciężnych już jest tysiaczek. Jeśli chodzi... W sumie tak patrzyłem na szybko sobie jeszcze, nie? Tutaj byśmy mieli plus 3000 limicik. Ale no to trzeba mieć armaty.
trzeba mieć medykamenty, to akurat staramy się już zrobić je dla dostatku również. Rumaki wojenne, wtedy idziemy totalnie w kawalerię. Szansa na startowanie ciężkiej kawalerii. Arystokraci, wielkie sałe palac królewski musimy wybudować. No dobra. Bulubilu. Uleczmy to całkowicie. Aha, bo ty masz jeden oddział ciężkich włóczników. Raz, dwa, trzy oddziały kuszników, trzy oddziały lekkich włóczników, jeden oddział ciężkich włóczników. Bardzo bym chciał, to nic tu nie dorzucę ciekawego. To dostaniesz na razie jeden oddział kawalerii. W ogóle jakim ty jesteś byczkiem? Od piechoty. No to... No dobra, ostatecznie idziemy mniej więcej tak samo. A ten się wyleczył. A czy ty masz najważniejszą dla mnie istotną rzecz? Masz żelazną rączkę. I tę żelazną rączkę wypadałoby ulepszyć. Tu możemy trochę popalić. Balala. No piękna jest muzyczka w tej grze. Oni już tutaj się wycofali. Dobrze, dobrze, dobrze. Cieszy mnie to niezmiernie. Dobra, ty właduj się. Ty czekaj. W sumie ty możesz iść palić. Tu na przykład. Ty natomiast... Dobra, chwilę musisz poczekać, bo tam brakuje nam i hajsu, ale z tym najmniejszy problem, no i też tych ludków. Ile tu potrzeba? 450. No, to. No dobra, to teraz pilnujemy, prawda? Ci się tańczą tutaj chyba. Co za śmieszne chłopki. Polądrowanko. Bardzo dobrze. Ty przyjacielu. Dobra, atakujecie. Ty masz jedynkę. Ty nie masz w ogóle. To dajemy ci żelazną rękę. Dobra. Dżihad przeciw Makuri. No dobra. Zrozumiałem. Tu jeszcze nam brakuje. No to ten oddział niech się leczy, póki może. I my pilnujemy. O, ten by chciał, nie tańczy. Dobrze, niech tańczy. No Serbowie mają dwie armie tutaj, ale znaczna przewaga przeciwników, bo oni mają chłopów niestety. Chociaż to jest lekka piechota, ale tam widzę chłopów. Niech się klepią przynajmniej wróg, przez chwilę nic nie robi. Ja mogę sobie na spokojnie popalić. Dobra, to się udało zrobić. Później jeszcze bym tych ciężkich łuczników ulepszył, ale kurczę, z łucznikami konnymi się klną właśnie i oni już tutaj napierdzielają, aczkolwiek też jakieś straty ponieśli. A trzeci oddział, gdzie zaginął, siedzi w mieście. Czekajcie, szybko spojrzę. O kurde, widzę cztery latające. A, tu wylazło. Cztery latające. Ja pierdziłem, ci Węgrzy to mnie denerwują już w tym momencie. Tu są cztery oddziały lekkiej kawalerii, tu są trzy oddziały łuczników konnych. Tu są dwa oddziały lekkiej kawalerii. Tutaj mamy cztery oddziały łuczników konnych. Ale oni tak się rozczłonkowali, nazwijmy to. A, przyjaciel hrabia nic nie robi. Ja wiem. No z Kijowem to my się lubimy. Z Wołyniem mamy zaufanko. Ojej, Anglia tu się znowu... Szkocja wlazła w Anglię. To co, wracamy do tego, żeby Niemcy nas lubili? Chociaż ci Niemcy to już tacy... Nie, to już trzeba pomyśleć o Bizancjum. Nie, audiencja, co ty robisz? Panie hrabia, popraw relacje z Bizancjum jak najbardziej. Trzeba już myśleć o Bizancjum, żeby nas lubiło. Dobra, no ci idą jeszcze nie wiadomo gdzie. Ten oddział też tak jeszcze nie wiadomo gdzie. Ten oddział ewidentnie tu będzie... Nie, według gry nie włazi, ale on wejdzie. Ład prowincji spada. Panie niepokoje Brandenburgii przybierają na sile. Napięcie na tle religijnym, kulturowym, nielojalna populacja. Ulubilu. Różnice kulturowe. Minus 7. A ile tam macie? Macie 100% dalej? Nie, 82% niemiecka. No dobra, no trudno. No to spokojnie sobie zrobię. Tutaj za mało jeszcze tego dostaję. Prowincje Ziemi Królewskiej, bazowa wartość. Tu kolega potrzebuje dużo. W teorii mogę szybko do koszyc pójść, tam jakieś oddziały dodatkowe były. No nie wiem.
Dobra, i teraz jak ja się... Nie, marszałek Attila tu niby idzie. Czyli ten. Może odstąpi od tego na razie. Zatrzymajmy grabież. Cofajmy się. Ten oddział, no nie wiem, idzie tutaj? Według tego nie idzie, bo tu by było napisane, że jakiś czopek tam wchodzi. Okazja handlowa, rozwiń handel. Dobra. Rozwiń ten handel. Teraz jak szybko. No i teraz oni wszyscy chyba stwierdzili, że idą tutaj na tę grabież. Nasz dyplomata przybył do Bizancjum bardzo dobrze. Nie, schował się i teraz. I teraz już idzie. No nie, tu jest za dużo łuczników konnych. Jak chłop jest sam, a jeszcze tamte oddziały tu mają iść, to ja zatrzymam to i się wycofam. Chyba, że nas złapie, to będzie gorsza sprawa. Może nas złapać. I chyba, że to rzeczywiście tak będzie. Akurat ten się wycofał. Dobra, idźcie tu. Nie, dobra, olali nas. Dobrze. A ten gdzie? Za kim ty gonisz? Szybko do koszyc, schowajcie się. Co on ma? No on ma słabą armię, a to... Tylko, że tu są dwa oddziały, które ewidentnie będą chciały dołączyć do bitki. I to jest problem. Sam kupiecki też nas większym poparciem. Sukces kupca, prawda? Dobrze, że nie głupca. ...249. Trudno. Wychodźcie stamtąd szybko. Nie za bardzo wiem, za kim on bardziej chce iść. No niby się ruszają te oddziały. Mogę do tego wejść? Nie, do tego się niestety nie da wejść. Jesteś w stanie stąd uciec? Dobra, czekaj, dobra. Tak, tak, ja wiem, że oni tu są. Nie za bardzo wiem, co oni tu kombinują. No to mi zamek atakować? Nie. A co oni teraz chcą iść? No tutaj potrzebujemy o wiele więcej. Ewidentnie chyba tego chłopka gonią jeszcze. Nie, no tutaj sobie poszli. Co ten bot próbuje? Rozwiń handel w Szwecji. Mogę, jak najbardziej. Tak, dobra, wiem, że napadli. Zdaję sobie sprawę. Enemy troops have crossed our borders. O, jeszcze tutaj przyszedł jeden oddział, cztery oddziały. Czyżby... Nie no, Węgrzy niby się wszystkim klepią. Serbia tylko z Węgrami, ale Serbowie się wycofali. No nie wiem, co oni kombinują. Kto tam jeszcze miał być? No Pieczyngowie, Kijów i Witebsk. Niestety, ale Kijów to z wojny ma też z kilkoma państwami, to ma w dupie, to tak naprawdę. Pieczyngowie... A, bo Pieczyngowie jeszcze z Bizancjum się klepią. No to zrozumiałe jest, co tu się odpierdziela. Więc ostatecznie zostaliśmy sami w tej wojnie, bo Serbowie się wycofali. Szkoda. Znaczy, no dobra, Serbowie tam już nic szczególnego nie mają. Czesi mnie lubią. Czesi mają... Nie mają żadnej, czekajcie. Zażądaj wsparcie w wojnie. Węgra Polski, tak? Nie. Kolega nie chce. Kurde, moje działanie. Kolega mnie zaatakował. Ja nie mam nic wspólnego z tym nie mam, naprawdę. A, musimy to jakoś mądrze zrobić. Mimo wszystko przyjaciela trzeba rozwinąć. Logistyka. Prędkość armii na mapie. W sumie. Dobra, dajmy to logistykę. No myślę, bo to już chodzi o to, żeby złapać... Kurde, już najłatwiej, bo najlepiej to było złapać, bo on jest słaby, a to jest tutaj hrabia Attila. Tylko, że ja tutaj mam... to już lepiej nic nie dorzucać, niż dorzucać jakichś słabych łuczników chyba. To jest tylko marnowanie. Dobra. Stwierdzam, że zaryzykuję atak na tego pięknego pana, który ma ranną armię. Zapewne ten dołączy. Niestety z trzema oddziałami, ale ma dużo jednostek strzelających po prostu. Ja mam jeden oddział ciężkiej kawalerii. No drugi by się przydał. Ale to nie ma szans, bo robotników brakuje.
tych brakuje. Dobra, trudno. Rzucimy się z tym, co mamy. Tuś sobie potańczymy z wrogiem. Postaram się tam pójść. Zobaczymy, co oni zrobią. Oferta od Mecklenburgii. Aha, pakt o nieagresji, jak damy im 3700. To niezły skam. Nie. Dobra, ale ja mam hajs, muszę go wykorzystać. Jak tam nam sytuacja się... Nie, tutaj to nam się sytuacja nie prezentuje. W sensie, no niby się prezentuje, bo jesteśmy tutaj, ale pewnie nas znowu wywali. Ostatecznie już jesteśmy lepsi niż Niemcy. No, ale Niemcy to już potracili mocno. A, bo ty dalej nie masz żony. Chryste, panie. Chryste, panie, dlaczego ty dalej nie masz żony? Co tu się stało z kobietami, no? Bum, bum, bum. Gdzie są kobiety? No, Niemowlę sobie wezmę za żonę. No tu żadnych kobiet już nie ma w takim wieku normalnym. Są same dzieci, jak już, albo nie ma. No dziecko. A idź ty, chłopie. Dobra, w każdym razie, co my tu jeszcze potrzebujemy? Medykamenty. Później potrzebowaliśmy jeszcze szkła. Świec. I piwko, targ żywny, tak. Dobra, a Warszawa i apteki, a mocne alkohole były potrzebne. Ja wcale nie zapomniałem o mocnych alkoholach. Tu były wytwarzane środki. Piwo to swoją drogą. Już zapomniałem, gdzie były mocne alkohole. Czekajcie, gdzie były te mocne alkohole? Ja muszę sobie przypomnieć, bardzo mi przykro. Proszę nie krzyczeć na mnie. W Warszawie i w Lublinie. A, uprawa winorośli. To było w uprawie winorośli. Czyli tu, destylarnie i daje nam mocne alkohole. To poprosimy o takie mocne alkohole w Warszawie. Polacy będą zadowoleni. No dobra, i tak jak mówię, tak, tutaj nam, czyli to się przyłączy, no i wtedy się zrobi problem, aczkolwiek ten kolega jeszcze staram się, żeby dołączył. Kapłan ma okazję misję w poszukiwaniu oświecenia. To by się przydało. Muszę to przemyśleć. No dobra, to tobie zaznaczyłem, że masz iść, tylko że ci cię złapią. Czekajcie, mam jeszcze chwilę czasu, mam. Niestety, ale... Dobra, dorzucimy w sumie wam jeden oddział włóczników. Wymienię strzelców na kuszników. Lekka piechota słowiańska, czym się różni od normalnej piechoty? Lekkiej. Atak wręcz. Siła oblężnicza. A, tu ma większy atak w walce wręcz, ale 48... No właśnie, to się boost... O Jezus, no dobra, to ja muszę tutaj na dole trzymać, żeby cokolwiek być w stanie porównać. A czemu oni mają minusową obronę przeciwko pociskom, bo jest ich mniej? Czy to jest normalne? To jest zbyt dziwne dla mnie. Dobra, no na razie w każdym razie was wrzucę, bo ja już tutaj nic nie uleczę. Szkoda, że ten oddział nie może zostać jakkolwiek uleczony. Ja będę musiał się na to rzucić. Tylko po to, żeby zatrzymać, bo ten chłop ewidentnie biegnie za moim, a ja nie wiem... No co, ryzykujemy, że nie dojdzie? Jakbym... Jestem w stanie sprawdzić jakąś prędkość armii? Liczebność armii tu jest pokazana. Na temat prędkości nic nie mówią. Tu może nie, to są moralki. Nic nie mówią na temat prędkości gdziekolwiek. Czy musiał to liczyć jakkolwiek tutaj gdzieś?
Prędkość na mapie 7, prędkość na mapie 7, 9. Czy to się... To raczej tak idziemy do najsłabszej jednostki pod tym względem, czyli 7 oni mają raczej, tak? No to u nas najsłabsze czopki też mają 7. Więc rozumiem, że 7-7, dobra, to oni raczej tutaj nie przyjdą. Zastanawiam się, co tam to robi, cholerstwo. No raczej nie dojdą. Nie, okazja handlowa, pozbądź się konkurencyjnego kupca za 263% szans, dobra. Sukces kupca, dobra, udało się, fajnie. No to ci się nie dogonią, więc on dołączy do tej bitwy. Ja chwilę poczekam i będę przewodził tej bitwie, bo się tu zaraz zrobi bardzo ryzykownie, bardzo nieprzyjemnie. A może trzeba było szybciej, dobra, sobie przyjmuję dowodzenie teraz. Póki kolegi tam jeszcze, chociaż to nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo jeśli by dwie armie były, to one się zawsze respią, prawda, obok siebie. A tak jak jedna dołączy nagle w trakcie, to ona może się zrespić w różnych miejscach. Może jednak lepiej dołączyć do tej bitwy, jak już dwie armie są. Nie wiem, gdybam sobie w tym momencie tak naprawdę. Oni tu przyjdą za 110 sekund. Bo ten oddział kawalerii jest słabiutki, no ja do tego czasu... 110 sekund to jest za mało, żeby tutaj coś... A nie! On już jest! What? To mój przyjdzie... Przecież on jeszcze nie dołączył do tej bitwy. What? Przecież go tam jeszcze nie było. Czy coś mnie ominęło? No dobra, no to nasz przyjdzie za 110 sekund, a już chciałem się cieszyć. No dobra. Tutaj wiadomo, strona przegrywa, więc my się na razie bronimy, aczkolwiek no to też zależy od tego, gdzie się zrespi nasz przyjaciel. Kichać mi się chce. Dobra, ja nie wiem, zniknę, nie zniknę. Uznajmy, że zniknę. Bulu. Ile mamy? Mamy tylko dwie gwiazdki. To może nawet lepiej. To pomiędzy byśmy się ustawili. Myślę, że to nie będzie taki zły pomysł. Kawaleria może stanąć tu. Crossbowman, tylko w sumie crossbowman. Muszę biegać. Dobra, wy tutaj, zapraszamy. A i to wszystko, co mamy. No to rzeczywiście przerażająco to wygląda, ale spokojnie. Czas leci, a przyjaciel... No to zmarnuje czas do mnie dochodząc, ale ten oddział też taki słodziutki, malutki. To dobrze. Tutaj gęsiego leci kawaleria. A nie, to są łucznicy konni, no to gorzej. No zobaczymy, co bot wykombinuje. Łucznicy konni, straszna tragedia, no bo raz pamiętam, jak walczyliśmy na jakimś odcinku, to nawet moi najlepsi frajerzy nie byli w stanie złapać tych łuczników konnych. Tak mi się kojarzy. Więc... Chryste panie. Dobra, lekka kawaleria, tu chociaż ma trzy gwiazdki, a nie łucznicy konni. Ale jest to przerażające. Może było jednak pomyśleć o jakimś lesie. Dobra, najwyżej jak to przerżniemy, to pójdziemy się do lasu chować. Chociaż wtedy odsłaniamy te punkty. No ciężka kawaleria. Może podbić tu, ale ja coś czuję, że... Na łuczników konnych to nie ma mocnych w tej grze. Nie wiadomo, tył jest odsłonięty totalnie. Więc jak nas się na nas rzucą od tylca, to Wosulusia nie będzie. Dawać, patatajować. Pudum, 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 pudum. Kurde, ciężka kawaleria. Potężny czop. No i tutaj już mamy pięknych łuczników konnych. Oczywiście jedno dobre, nie mają bardzo malutki zasięg. No, ale to lepiej zrobić tak, żeby kusznicy ich mogli złapać w ten swój zasięg. Dobra. I najważniejsza rzecz, o której zapominam, zwarte szeregi zwiększają morale. Zwarte szeregi. Tam ściskać się pośladami. Strzelamy. Wbijamy się we frajera. O nie. Wracać się tu. W mieście strzelać w tamtych bardziej, bym powiedział. Ale oni uciekają, no i to jest... Dobra, olejcie ten temat. Zabijcie ten oddział. Dobra. Jednych frajerów mniej. Przesuwać się na tę stronę. Przesuwać się szybko. Kurde, jak tu teraz to zrobić? Jeden oddział włóczników tu szybko.
Dawaj. Aha, ich chcą tylko przejmować. Dobrze, debile. Bardzo mnie to cieszy, że są debilami. Dobra, wycofać się w takim razie. Jest! No i to jest najlepsza rzecz na świecie. Oni też mają dwa punkty. Także tego, mój kolego. No to lecimy, nie? I ja tu jeszcze mam lekką kawalerię, to interceptów leco. You know. A wy od tylca. Tu. W pupie ze wzgórzem. Ale muzyczka jest super w tej grze. Fajny klimat. To się wbijcie tam. Wyklepcie te kawalerię. Wytrzymajcie tutaj tych łuczników konnych na dystans. Na tyle, na ile jest to możliwe. O kurde. Oni uciekli. Cofać się. Nie ma co tam się wpierdzielać bez sensu. Dobra. Chociaż teraz się chcą. A, bo to są tutaj łucznicy konni, tak? Dobra, klepiemy frajeru. Dobra, wy już tamtych klepcie. Moi kusznicy mają zasięg na łuczników. To zabijcie łuczników. Boże, ale to jest jednostek strzelający, to jest największy problem. Mój lider to jest przepotężny. Klepcie ten oddział. Dobra, odciągnę może tych łuczników konnych. Chociaż lider tu dostaje po dupie, naprawdę? No co wy? Weźcie, klepnijcie tych szybko. Stop! Strzelać w tych tutaj od tylca. Dobra, jak tu się dzieje? Tu nie za dobrze. Kurde, trochę się robi nieciekawie. No będziemy przejmować te punkciki, ale no wiadomo. Nie jest to tak, jakbym chciał, żeby było. Chyba tu jednak przyjdziecie gdzieś. Chodźcie pogonić łuczników jednak, chyba lepiej. Ej, przebili się. Co za cwaniaki. Dobra. Cholera jasna, tu mi się wlatują w przyjaciela. Wycofaj się. No, będzie powtarzanko, chyba coś czuję. No ja widzę właśnie. No tracę mój oddział łuczników, to jest... Nie, on miał za dużo jednostek strzelających, nie? Tu. Kurde. Możesz uciec jakoś, przyjacielu? Tu już tak niewiele potrzeba, żeby to ogarnąć. Dobra, tam dostają po dupie, ci już dostali po dupie. Nie wiem, co tu bić. Tamten oddział, to czyż no, nie, tutaj tych trzeba bić jakoś, tak? Sensownie, no właśnie, bo oni już... Kurde, gości, uciekaj! Dawaj, uciekamy tobą. Damy radę. Tylko, nie, dobra, moralki jeszcze są. To zajmujemy powolusiu. Szybciej. No ja widzę właśnie, nie? O Boże, tam łucznicy konni będą go gonili. Tu jest niedobrze. Uciekaj gdzieś na koniec mapy. Tylko nie wiem, czy łucznicy tutaj zdziałają cuda. O Boże, ci tu dostają po dupie. Solidnie. Chodź tu, kawalerio. Wbij się, ja wiem, że są włócznicy, ale wbijcie się w nich od tylca. O kurde, jak oni gonią? O pierdziule, przecież oni go złapią. A my tak wolno przejmujemy te punkty. Czyżby oni chyba zwiększyli w jakimś patchu, tak naprawdę to. No, widzę właśnie. O nie, mój król! Nie, uciekaj! Przyjacielu, uciekaj! Uciekaj! No dobra, będzie powtarzanko zaraz. Niestety. To nie wyszło tak, jakbym chciał, zupełnie. No my to może... Nie, o wiele wolniej się teraz przejmuje te punkty. Dobra, to tak nie zrobimy, nie? Chcę stracić króla. Okej.
Powtórz bitwę. Tak, nie zrobimy tego. A było tragiczne. Czyli co? O, ale patrzcie, teraz jest inaczej ustawiona armia wroga. Okej. No to też nie daje mi to szanse dodatkowe, no bo dłużej teraz będzie szła ta armia w moim kierunku. Więc... No tutaj jakiegoś sensu... No tu mogę się schować w lesie, ale to moi kusznicy będą gorzej strzelać. Ale on ma też dużo jednostek strzelających. No ale tutaj już nie tak dużo, no tutaj tylko jeden pełny oddział stoi jednostek strzelających. Ten drugi frajer miał dużo jednostek strzelających, ale jest teraz dalej. A może troszkę jeszcze się cofniemy. Będziemy za punktami bronili się. Myślę, że to nie będzie aż tak głupi pomysł. No, to chodźcie tu. I teraz te dwa oddziały... Dwa oddziały włóczników zaproszę sobie tutaj na imprezkę. Kill them all. Przesuńcie się tam. O, może tak będzie idealnie. Dobra, no i widzicie, i to jest o wiele ciekawsza sytuacja tak naprawdę. No bo ostatecznie wydaje mi się, że przecież ten kolega nie dołączył jeszcze do bitwy. On tam dołączył? A, dobra, jeden pies. No w każdym razie teraz jest w lepszym ustawieniu. I to mnie interesuje. Nie, on nie dołączył przecież koło miasta dopiero. On tak zakręcał wokół miasta jakby. No ale nieważne, najwyraźniej to jest tak, że był w zasięgu, to go od razu z automatu dołączyło. No mój idzie. Za minutkę będzie. O, a ten stoi. Dobrze. Ja jestem zadowolony. To już pierwsza bitwa tak powinna wyglądać. Była wyglądać. Jeszcze jakbyśmy tak zmanszatowali ten mały oddział jednostek, piechoty. W ogóle byliby cacy. A schowacie się tutaj? Czy nie masz... O, było tak, ładnie, czasami. Dobra, tak się rozstawcie. No czemu wy musicie się przesuwać? Nie możecie się przytulać? A, przede wszystkim... Poproszę zwarte szeregi. Spinać poślady. Nie, wy jednak źle stoicie. Dobra, nadciąga frajerstwo. Co się szerzy. Ustawcie się tu. No pięknie, ci co chcieli zginąć. Szybko tu. Odważni, nie? Wbijecie szybko, lekka kawaleria. No, wy się wbijcie w nich od tylca. A, uciekają. Nie pozwolić im uciec. Dobra. Wy się już wycofajcie. Jest. Ej, no i teraz w teorii już lepiej, wolę tę armię w tym miejscu niż tam u góry. Więc to jest to troszkę losowość jest. No ale wiemy, jak to bywa. Musi czasami być losowość, żeby była zabawa. Aha! To mi się podoba, no takie bitwy to ja mogę grać! Kurde! Takie bitwy to ja poproszę! Nie, kusznicy, łuczników proszę zabić, łuczników proszę zabić. Ten mały oddział wypierdków możecie zabić, a wy jak bardzo chcecie, to strzelajcie w tych tutaj. Bul. Nie ma uciekania. Nie ma takiego uciekania. Chodź kawalerio, wbij się tu. To klepiemy. No tutaj już ładnie się wbijamy. Piękna szarża. No i bardzo tu by chcieli, widzę. Ojejku, a ten jeden oddzielnik dostał po dupie mocno. Już mnie to ominęło. Chodźcie tu szybko. Chociaż... No tego trzeba złapać ewidentnie, ale też... Dobra, ci idą. Możecie, to biegnijcie. Dobra, ale trzeba go złapać. Postrzelajcie w kolegę szybko. Powiem tak, zrobię głupotę, czyli się wszystkim, co mogę, rzucę. Mamy dużo czasu, zanim tamta armia przybędzie, mój panie. Gdzie wy strzelacie, kurde, na oślep? Wy macie szarże? Szarża! Otoczyć frajera. Upewnijmy się, że jego już tutaj nie będzie, zanim ten drugi oddział przyjdzie. Dobra, kusznicy, rozstawcie się z powrotem, szybko.
Wbijać, panowie. Reczka. No, wbijacie. Jakieś tak nie za bardzo chcą. No ale mamy teraz czas. Przyszła piękna kawaleria. Dobra, rozstawcie się tu. Wy już nie musicie nic więcej robić. Panowie, na razie tak. Idźcie tu. Dobra, jednego frajera mniej. Włócznicy szybko tu. Szybko, bo oni już są coraz bliżej. Dobra, wy możecie tu stać. Szybciej. Biegać, grube bulwy. Gdzie to idzie? O Boże, no tak. Teraz przyszło kupa, przyszła wielka. Wielka kupa przybyła, mój panie. Trzeba się schować. Wbiegać. No wbiegać. Chociaż ten oddział łuczników porozwalajmy. To jest możliwe. Dawaj. Ci tutaj są trochę problemem. Ojejku, ten mały oddział jest problemem. Nie chcemy, żeby zginął. Łucznicy. Dobra. Wycofujemy się do środka. Dobra, spróbujmy to jakoś złapać. Pozbądźcie się tego syfu. Okej. Ustawcie się tam. A! Siema! Weźcie to, złapcie szybko. Dobra, super. Zapomniałem o nich. Tu jeszcze ten dowódca jakoś dziwnie idzie. On chce się w moich włóczników, znaczy... To się na wszelki wypadek tu rozstawimy. Prawda, w lesie. Dobra, nie, jeszcze... Dobra, super. They're running away. Czy podejmujemy ryzyko zaatakowania przyjaciela? Może bym nawet podjął to ryzyko. Ej, jo, oni, nie, był taki, nie? Już ranny raczej. Czekajcie. Chcą się klepać, to niech się klepią. Dobra, wbili się w moich włóczników, ale przynajmniej mamy pewność, znaczy kuszników, ale mamy pewność, że już nie wycofa się chłop. I będzie koniec tej głupiej walki. Dawaj, szybciej, panowie, szybciej, pozbądźcie się tego, dobra. O, za drugim razem się udało. Dzień dobry, witam ponownie. Kontynuuj. Znaczy, że za drugim razem się udało tylko dlatego, że armia wroga była... Jedna się armia wroga zrespiła trochę dalej, a później nasza armia się zrespiła trochę bliżej. W zasadzie tyle, nie? Panie, nasi przeciwnicy w bitwie nieopodal Nitro otrzymali wsparcie od armii Węgier. To już za późno na takie informacje. I... A, zabiliśmy tego czopka. Nie mamy go w więzieniu. Dobra. Czekajcie, popatrzymy sobie. Mam jeszcze... Ale chłopstwo się wkurzy. No dobra. No to tak. To była fajna bitwa. Tu jeszcze ten oddział gdzieś sobie lata. Majta, ale on ma 5 oddziałów łuczników konnych, panie. Tragedia. Yes. A i tu jeszcze jest ten śmieszek, który nie ma łuczników konnych, więc jego spróbujemy złapać. I tym oddziałem go tam jeszcze dorobimy. Na miękko. Czy on idzie na zamek? Dawać mi. Dobra, chodźcie szybko. Lecimy na to. Sukces kupca. Dobra. Bitwa jest. Wyrównana walka. No ty na razie siedź tam w środku, mój piękny Duke'u. A, i kolejny oddział już leci. Hrabia Miko, to jest nowy. Zrobiony. Ale już ma pełną armię. Nie wiem, to już nie chodzi, to już nie jest kwestia hajsu. Botcha nie ma w ogóle tutaj problemu z zaciężnymi. Bo to jest dla mnie... Nie wiem, czy chcę wiedzieć, no. A, sklepmy jeszcze tego byczka. Bo to jest, kto to jest w ogóle, czekajcie. A, i tu idzie ten marszałek Miko. Chryste, panie. Political...
A tam już jest kolejny oddział, też praktycznie pełny. No Serbowie przyszli co najwyżej trochę popalić. A, bo tu jeszcze Serbia, ty się klepiesz z Bizancjum? Nie. Bizancjum masz jako zagrożenie. Bizancjum już ma chłopów. I strażników wareskich. No ale Serbowie to już nic szczególnego nie mają. Już ten oddział idzie coś tam popalić, oni tylko będą palić. Dobra, panie Węgier, ja tam jestem zdania, że wynik wojny jest przepotężny na naszą korzyść. Siły niby mamy większe, ale mnie się nie chce z tej wojny prowadzić, bo to jest znowu ganianie za armiami. A ty masz już w tym momencie, jedna armia się klepie, tu już jest kolejna armia, tu jest kolejna armia, tu jest kolejna armia. Ja bym jeszcze, poczekaj, ja muszę ulepszyć więcej jednostek, mieć na, jako ciężkich, prawda? Ciężkich byczków. Ała. I cóż, panie Węgier, podpisz rozejm, zażądaj daniny, lecimy od razu w wasalizację. We have won a war. Our armies are no longer fighting. Dobra, ja sobie trochę dla śmieszku, ale ja widzę, że te śmieszki są na, Boże, naprawdę. Ale to jest znowu drugi raz. Wcześniej Szwecja wypowiada mi wojnę, tylko po to, żebym mógł ją zwasalizować. Teraz Węgrzy wypowiedzieli mi wojnę, tylko po to, żebym mógł ich zwasalizować. Mimo, że zupełnie nie było powodu, dla którego mieliby się na to godzić, moim zdaniem. Bitwa zakończona. Tak, cieszę się, że się nie klepiemy. Naprawdę się cieszę. Ile dostajemy? No, 115 teraz. 83 od Węgier, 31,9 od Szwecji. Okej. Tylko, że nasz nowy wasal, prawda, ma tutaj problemy jeszcze, dość poważne. Aha, bo ty miałeś coś zrobić, przyjacielu. Dobra. Weź na razie anuluj działanie. I Konstantynopol. Proszamy. Ty idź do Nitry. Tu nikogo nie ma. Boże, już pogubiłem swoje armię. A nie, w Nitrze jest przyjaciel. To ty idź tu. A ty tam, nie wiem, idź do Krakowa na razie. Dobra, ja się wolę skupić na gospodarce na ten moment. No, przede wszystkim, no mówię, tutaj... Nie wiem, już coraz bardziej się składa, że to chyba już nie jest kwestia hajsu, dlatego, że bot nie ma problemów z tymi zaciężnymi, bo po prostu, no... Nie wiem. Ileż można? Trudno, nie wyszło nam, ale ostatecznie to... Ja nie chciałem tej wojny, wszyscy wiedzą. Zmiana obiektu lojalności populacji, lud Erfurtu przekonał się, że pod naszą władzą będzie mu się wiodło. Bardzo dobrze, jestem zadowolony z tego powodu. A my zbieramy pieniądze teraz tak, bo mamy już mocne alkohole. Czy nie mamy jeszcze tego? Czekaj. A, bo to się tak długo robi. Mindfuck. Dobra, i jak będą mocne alkohole, prawda, to wtedy będziemy mogli postawić apteki, a w Zielniku musimy jeszcze wytwórnię świec zrobić, to w Krakowie, z tego co się orientuję, z tego co pamiętam, mamy coś takiego jak wytwórnia świec i możemy to teraz zrobić, wytwórnia świec, poprosimy, dobra. W sumie nawet nie spojrzałem, co to daje. No, do religii, do hajsu za klasztor, którego akurat w Krakowie nie ma, i do zadowolenia. Kapłan ma okazję, misja religijna, wzmocnić naszą pobożność. Ale to nie jest tak, że on daje wtedy te punkty, których teraz mam max. Pobożność w naszym królestwie wzrośnie. W sensie religia, czy w sensie wsparcie duchowieństwa, jeśli tak możemy to nazwać? No, obecnie muszę to przemyśleć. Bo kolega i tak jest zajęty. Dość mocno. Dobra, no to... Jest okej już. I teraz byśmy pozbierali... No, mimo wszystko trzeba tego kolegę... A, co tu ci zostało? No byłoby więcej hajsu. Chociaż tutaj więcej tych zaciężnych. Weźmy ci może prawa. Ośrodek handlowy przeniesiony. No dobra. Więc mamy bardzo fajnego wasala. Nawet potężnego wasala ostatecznie. Jak oni tutaj koszą tymi łucznikami konnymi, to jest ja pierdziule. Ale gdzie oni mają tych łuczników konnych? No bo... Tak, dziękuję. W takich koszycach to nie mamy żadnych specjalnych jednostek. Kamieniec nie ma żadnych specjalnych jednostek.
Kapłan zbogacił naszą wiedzę. No dobra, przyjacielu, i teraz możesz... bo ty jeszcze miałeś misję religijną za hajs. Na razie chyba nie musimy. Weź kultywacja kultury. Dobra. I teraz co my możemy u kogo rozwinąć? Bo ty masz eksportuj żywność, ale tu już nam miejsca brakuje. Nawigację bym dał na maksa w takim razie. 500-500. Dobra, to nawigacja u kolegi jest na maksa. Tutaj też nie było żadnych specjalnych jednostek. Czekajcie, w Miśni też nie było. Gdzieś były, nie? Gdzieś byli. Na pewno nie w Szczecinie raczej, nie. Tu raczej całkiem na lewo właśnie. No w Erfurcie mamy zbrojnych, którzy są przepotężni, tylko że oni się jeszcze wolniej ruszają niż lekka piechota, no ale wiadomo. Znaczy ciężka piechota w sumie. Nie, tak samo, no bo zbrojni to jest ciężka piechota po prostu. Choć o mają o wiele większą wytrwałość. Okej. No dobra, i chyba tutaj też... Nie, tu już ich nie mogę robić. Okej. Wybuch rebelii w Kamieńcu. Chłopi, to nic strasznego. Gdzie to był ktoś najbliższy? Ten przyjaciel. Dobra, wyleczmy cię do końca i leć na tego przyjaciela. Nie ma tu najmniejszego problemu. Czyli jak będziemy mieli... to będzie tak, szkło. Huty, szkła, obróbka drewna. Toruń, Kraków, Wormacja i w innych. Nie dowiemy się w jakich, rozumiem. Myślałem, że tu się coś podświetli. Niestety nie. Wytwarzane w prowincjach z głęboki las. Toruń, Kraków, Wormacja. Okej. Okay. Diplomatik. Węgry proponuje podpisanie umowy handlowej. Zatwierdź. Jak najbardziej, przyjacielu. Tak, dobra. Mamy destylarnię. To teraz byśmy musieli zrobić apteki. Bardzo chętnie. Przyrost populacji tu będzie większy. Dobra. No. Upadek Królestwa. Armia Połocka złowiły opór ostatniego zamku Witebska. Okej. Czyli będziemy mieli medykamenty. Mamy świece. I wtedy brakuje tylko szkła. I brakuje piwa. I będzie dostatek, czyli plus 30% przyrost populacji we wszystkich prowincjach i plus 10% zadowolenie w królestwie. Tak, tak, niech nas tam pillage'ują. Już tam idzie czopek, który pokona tę bandę chłopów, więc to żaden problem. Teraz, gdzie jest moja armia do wyleczenia? Tu. Ostatecznie tobie nie poszedłem w kawalerię, więc nie ma sensu ci wrzucać kawalerii. I w Krakowie jeszcze był byczek, tego uleczymy też. Ty też nie jesteś od kawalerii. A muszę w końcu porobić tak, żeby ten, który tam ma te staty od kawalerii, żeby on rzeczywiście mógł coś tam robić, bo ten, prawda? On tutaj ma od kawalerii. On ma wszystko na pierwszym poziomie. No to wypadałoby w końcu. Nawigacja, poziom statku, to taka dupa. Targowanie. No tutaj wiele nie dostaniemy, ale zawsze coś. O, krucjada przeciwko Niemcom. Ci Niemcy to są po prostu rozpierdzielani, nie? Dobra, damy większą ci tutaj taktykę kawalerii, przyjacielu. I ty na razie nie masz kawalerii, więc będę musiał przemieszać to wszystko. Pozbierać hajs, zrobić tam ciężką kawalerię, jemu ją wrzucić i on będzie takim byczkiem od kawalerii. Nie będzie miał może samej kawalerii, ale w sumie mógłby mieć, bo jakby miał samą kawalerię, to będzie szybciej się poruszał po mapie, to będzie taki idealny do szybkiego tam plądrowania wioseczek, jak będziemy kogoś atakować na przykład. Tak mi się wydaje, że to byłby dobry pomysł. O, mamy już dyszkę, czekajcie. Czy ktoś nie będzie mógł... Eksportuj żywność do Szwecji za hajs? Dawaj, przyjacielu. Ja pieniądze bardzo lubię. Dobra, czekajcie. My w Toruniu... A, bo tak, w Toruniu to ja już tutaj...
Smolarnie, meble. O, jest szkło. Huty szkła. 4-4, no dobra. To poczekamy chwilę sobie na to 4-4. Jak najbardziej. Chłop sołdarzony z większym poparciem. Dobrze. Kapłan ma okazję przejednanie. Jak tam w ogóle ty się, byczku, bijesz, bijesz, bijesz. To się bij, kontratak. Lećcie sami, poradzicie sobie. Wołomir żąda, byśmy zaatakowali Saremę. Odmów. Pozbądź się, pomożemy ci pozbyć się rebeliantów z Polski, tych, których już klepiesz. Poprawia relacje z Bizancją, dobrze. No z Bizancją to trzeba sobie. Mówiliście, że tutaj najlepiej ten handel nadmorski robi w takim Bizancjum. Zdaję sobie sprawę, ale... Złóż ofertę, pakt o nieagresji. Podpisz porozumienie handlowe z Bizancjum. Zgódź się. No to mamy pakt o nieagresji, mamy... Mamy same dobre rzeczy, złoto. Dacie nam? Nie komentujemy tego, nie komentujemy tego. Kupiec Warcisław zawarł umowę na eksport żywności do Szwecji. To się nie wydarzyło. I nie odnosimy się do tego, co się zdarzyło. Panie rebeliancie, zostaje pokonani w pobliżu kamienicy. Dobrze, dobrze. Ja chciałem. Chciałem pieniążki. No nie wyszło. Chciałem dostać pieniążki. Dobrze. W każdym razie, rebeliantów pokonaliśmy, hajs dostaliśmy, prawda? Dobijamy do tych 4000. Znaczy, kurde. Nawet nie wiem, czy jakkolwiek to wpłynęło pozytywnie na relacje. A czekajcie, może odda. Zażądaj złoto. Boże święty, on ma 44 tysiące. Zostajesz żebrakiem. A dasz mi chociaż 9 tysięcy? Mamy duże wydatki. Nie wydaje mi się. On... Malicz? Nie, no dobrze. No wiecie, no. Świąteczna atmosfera, udzieliło mi się, prezent dałem koledze, no tyle. Tyle w temacie. Ja mam 2 sekundy i będziemy mieli z powrotem te pieniądze. Co to dla mnie? No, przyjacielu, weź tam na szybko się ulecz. Tu na razie nie trzeba ci nic dawać, ale siedźcie tutaj, bo nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. Ogólnie tutaj w tym kamieniu, obróbka żelaza, przytepianie srebra, handel futrami jeszcze mamy. Więc jakbym chciał popatrzeć bardziej na to... No, czekajcie, bo zapomnę. Ja chyba chciałbym coś porobić w końcu z debilami. No chłopstwo spadnie, ale autorytet koron mamy duży, to nie ma sensu. Otrzymałem poparcie arystokracji, spadnie. A dupa tam. Tutaj poparcie arystokracji spadnie. Nic, co teraz mnie interesowało, więc trochę złota muszę zdobyć, nie? Ej, a to na tchanie nie poszło. Tutaj minus, a tutaj się udało przekonać, żeby nie był minus. No tutaj nie, to nie. Dobra. No i są pieniądze już na to, żeby zrobić to, co chciałem zrobić, czyli postawić... Nie apteki. Co ja chciałem postawić? W Toruniu. Tak, w Toruniu chcieliśmy postawić huty szkła. Da nam to więcej hajsu, większe zadowolenie. Przede wszystkim da nam szkło. Więc stawiamy huty szkła. To oznacza, czekajcie, upadek królestwa. Ostatnie siły Majorki poddały się wojskom Kastylii. Zmiana obiektu lojalności populacji. Dobre, Ratyzbona nas lubi. No tam arystokracji spadło. I teraz co? Chciałem tu wejść. Brakuje mi tylko szkła, które już robimy i medykamenty już mamy. Tu. I piwa, które możemy mieć. Wy się radzą, jeśli mnie pamięć nie myli. No to za chwilkę. Wymagana tawerna. Wymagane są meble. To w Toruniu możemy też meble zrobić. Wybuch rebelii w Brandenburgii. Troszkę daleko. Kurde, już jest lepsza armia. Dobra, nie ma problemu jakiegoś potężnego. Przyjaciel
Duke nasz potężny. No ty byś był taki, kurczę. No nie, no po prostu. No trochę kawalerii zawsze się przydaje. No to mam dużo kuszników. Nie, to jeszcze jakąś piechotkę muszę dorzucić. Wypadałoby tych panów. A, no tutaj ja nie mogę. No właśnie, jestem głupi. Nitra, znaczy Nitra. Panie przyjacielu, który siedzisz w Nitrze, poleć mi do Miśni, bo tu jak najbardziej nie możemy. To do Brandenburgii pójdziesz potem. Ale idź sobie teraz do tej Miśni. I ty to tam zdobędziesz. Czyli w tym momencie to czekamy na meble, które, tak jak mówię, tutaj możemy zrobić. Toruniu również. Dobrze, to zrobimy, nie ma problemu. Mistrzowie stolarscy, zbieramy kolejne 4000. We will never surrender. Money gold. Political view. Martwi mnie to, nie? Dobra, popatrzmy na szybko jeszcze. Nie, że... No to jest jeszcze dziecko. Dziecko. Martwi mnie, że chłop sobie nie znalazł jeszcze żony sam z siebie nagle. Może on nie chce mieć żony? O, o, o! Wyrostek to już można, czy jeszcze nie można? Chyba lepszego to ja tutaj nic nie znajdę. Chociaż... Nie, to jest dziecko. O, a tu dziecko. Dobra. Złóż ofertę, małżeństwo królewskie, Duke, Świętopeł. A ty masz dwie. A, nastolatka. Niech będzie Ilma. Bo nie oddam ręki mojej córki. A drugiej byś dał? Może drugą da. A teraz nie zgadzamy się na śluby. Te. No to niestety, ale... Tu to jest dziecko. Dzisiaj przeciwko Makuri dobiegł końca. No bez jaj! A jak już dorosną, to nagle od razu będą miały jakiegoś, kurde... Co ja mam zabijać frajerów? No, przyjęli naszą kulturę. Bardzo dobrze. To mnie cieszy. Przyjacielu wielki, idź tu. Bo tam już niestety się klepią. Dobra, prawie 4400 jest. Więc miłość i radość zaraz będzie, oczywiście, wielka. W sumie nie będzie wielka, bo my musimy poczekać, nie? Aż oni to wybudują, czy nie? Czy upgrade'y ostatecznie mogą sobie być ile się chce naraz? Czechy proponuje pomoc władze z rebeliantami. Nie trzeba, mam tylko jeden oddział. Sprawując rządy w ten sposób, robisz sobie pośmiewisko. Bo raz wysłałem komuś pieniądze przez przypadek, czy wszyscy muszą się ze mnie trochę śmiać? Odmów. Poradzimy sobie bez was. Dobra, mistrzowie stolarscy. Mogę dwie rzeczy naraz mieć, prawda, tutaj? Nie mogę. Tak, jest napisane. Najpierw musimy ukończyć ulepszanie huty szkła. No dobra, dotarłeś już do tej Brandenburgii? Nie. To hajs wydamy na armię, bo tutaj tak jest limicik. Trzeba się go pozbyć. Nie przeżyję sam tego, ale trudno. A, tutaj nam brakuje... A, ludu. Ludu, mój ludu, ludu dulo. To powoli będziemy wymieniać łuczników. I lećcie na to. Wierzę, przyjacielu, że sobie... O, tu ma zbrojnych na sprzedaż na 4000. Wierzę, że sobie poradzisz, przyjacielu. Poradzisz sobie, przyjacielu. Ja w ciebie wierzę, naprawdę. Nie musimy tutaj nic szczególnego robić raczej. I co?
I grzecznie sobie czekamy. Ładne pieniądze są. Wiadomo, że te pieniądze przepadną, bo przyjdzie papież. O, Saubadi została ekskomunikowana. Dobra, w chłopie mam. Krucjata pokonana. O, dobra, to szybko wydaje pieniądze. Mistrze Stolarcy będziemy mieli meble. Pyk. A jak będziemy meble, to w Sieradzu będziemy mogli postawić tawernę. Jak będziemy mogli postawić tawernę, to będziemy mogli postawić od razu browarnię. I wtedy stanie się rzecz najpiękniejsza. Będzie w Polsce dostatek. Już? Dobra. Ci nas lubią, rebelianci pokonani. O. Panie, nasz Duke Świętopełk ożenił się z Duchessą Krystyną. Zajmuje się ważnymi sprawami dworskimi Królestwa Polski. Okej. Okay. Skąd ty się wzięłaś? Cieszę się, że się wzięłaś w ogóle. No dobra, no to tutaj jeszcze Niemcy siedzą, 70%. Ale to wiadomo, wszystko jeszcze przed nami, żeby sobie poszli. Więc wtedy musimy wydać pieniądze na ulepszenie. Kogo byśmy tu chcieli ulepszyć? Czy to kupców bardziej, czy kapłana bardziej? No kapłan już tutaj ładne rzeczy ma w sobie, prawda? Tu możemy zwiększyć ład, więcej książek. Dobra, damy ci to. Ty masz wszystko, nie? Tak, ty już masz wszystko. No ty, przyjacielu, masz jeszcze i ty masz jeszcze miejsce, biedaku. Robaku, no tutaj moglibyśmy pójść jeszcze w łucznictwo. Atak dystansowy oddziałów. I zmniejszenie obrażeń od bratobójczego ognia. Więc może to damy. Może logistyka, ale to za chwilę. To jeszcze pomyślimy nad tym. Jak to byśmy mogli zrobić? Dobra, zwiększa trochę prędkość. Zmiana obiektu lojalności populacji. Lud Malborka. Bardzo dobrze. Lud Wormacji. Bardzo dobrze. No w Malborku. A, bo ja tu usunąłem coś, nie? Bo tu było coś niedobrego dla nas. Kapłan ma okazję szerzenie religii. Szwedom. Nie, na razie nie. Kalifat objęty. Okej. Boże, to się długo robi. No to ja w sumie mogę zacząć myśleć ewentualnie na temat wiek wojny, żeby sobie zwiększyć ten limit tych zaciężnych w królestwie, myślę. No mamy medykamenty. Tu byśmy musieli mieć hodowlę rumaków wojennych. Możemy wytwarzać rumaki wojenne, ale najpierw musimy rozwinąć inne prowincje. Tajemniczo to jest dla mnie, co to znaczy. To wszystko mówi właśnie, że tutaj musimy rozwinąć inne prowincje. Musimy rozwinąć inne prowincje. Hodowlę rumaków wojennych. Chyba rozumiem. Ale może nie rozumiem. Czekajcie, gdzie mamy... Nie tu. Nie tu. Gdzie mamy... To mamy. Nie, tu są mistrzowie. To są stajnie wojenne. Płatnerze, zbrojmistrze. Domy uciech. Tu są zwykłe stajnie. No hodowla koni, ta? Gdzie my mieliśmy hodowlę koni? Nie mieliśmy nigdzie hodowlę koni? To pierdzielicie. Ja nie mam koni w ogóle? Już mam konie. Gdzieś powinienem mieć konie. Kij jak koń. A, rumaki wojenne. Warszawa i Koszyce. I Brandenburgia i Miśnia. No dobra, takie Koszyce na przykład. No to bym musiał wykupić, rozumiem. A, bo stajnie. Nie, no to są zwykłe stajnie. Czy mamy gdzieś wolne miejsce, żebym mógł sobie potestować? Tutaj mam wolne miejsce. I chodzi o hodowlę koni. Dobra, zbuduj tutaj hodowlę koni w takim razie. I tu mamy hodowlę rumaków wojennych. Okej. No to fajnie. To się przyda. Okazja handlowa zyskowna, transakcja. Nie, no 55% to już za mało. Porzuć okazję. Poprawa relacji z Bizancjum. Dobrze, mamy te hodowle.
No tam się jeszcze buduje. Podkuwacz koni, bo żeby... A, mogę od razu? Nie, podkuwacz koni i sklepy. No to podkuwacz koni, ale targi konne. A, tu targi konne. Dobra. Okazja handlowa... dywanów z Kijowa. Podziękuję za dywany z Kijowa. Tutaj fajnie. Okej, okay. Szwecja żąda, byśmy zaatakowali Danię. Moja piękna Szwecja. Czy ty znowu masz... Nie, nie masz wojny. Na razie odmawiam. Jeśli pozwolicie. I teraz w Sieradzu możemy postawić tawerny. Nie, mamy już tawerny. Czekajcie, jak to było? Nie, wymagane budowle tawerny. To możemy teraz postawić tawerny. I potem będziemy mogli postawić browarnię. I będziemy szczęśliwi. Przynajmniej ja będę szczęśliwy. Mam nadzieję, że wy również. I będziemy mieli wtedy w Polsce wielki i potężny dostatek. Przy okazji pójdziemy w te koniki. I przy okazji... armaty. We wszystkich prowincjach możemy wytwarzać armaty, ale najpierw musimy rozwijać inne prowincje. Admiralicja. No i mi się... Nic nie kliknąłem, gra mi się zminimalizowała. Mówię, czasami... O co chodzi? Nie! Nie! Our clergy opinion has improved. Trudno. Pieniądze poszły. Nie, porzucam tę okazję. Obstawiam, że tu trzeba coś zrobić. Ojej, ale mi się kichać chce. Że tu nie ma miejsca. Że ja mnie się dowiedział. Czekajcie, dobra. Przejdę tu na szybko. Pa, 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 pa. Armatki. Armatki mogę wszędzie. Ale nam arystokraci... Też można wszędzie. Pałac Królewski. Admiralicja. Obstawiam, że to raczej chodzi o te nadmorskie, ale to myślałem miejsce, żeby sprawdzić, o co może dokładnie chodzić. Kapłan ma okazję, misja dyplomatyczna. Poprawić relacje z państwem, znaczy z państwem kościelnym. Nie wiem, czy jest sens. Nie, na razie mogę to przemyśleć. Dobra. Tutaj też zmiana. No to jest ładnie, mamy ład. Wszyscy są zadowoleni. Też w więzieniu nie mamy aż tak dużo frajerów. Obca religia na naszych ziemiach. No, religią mieszkańców Gdańska jest pogaństwo. Co wy jesteście? Kurde, i tam jeszcze siedzi kupiec Bretisław. No to ty żeś odpierdzielił, no. Że tu... A idźcie wy mi. To byśmy musieli szerzyć katolicyzm, nie? Ale to jest strasznie drogie. Niedaleko Krakowa? Okej, dobra, czekajcie. Ja muszę tutaj już myśleć. Czyli tak, zacznijmy od przyjaciela, który ma być kawalerzystą. No to on w Kamieńcu nie zostanie kawalerzystą, bo tutaj nie zrobi sobie fajnej armii. On by musiał do Koszyc podbić. No tam są ludzie. Ty, przyjacielu, jesteś taki nijaki. To jest inna kwestia. Tutaj, no mówię, będziemy chcieli powymieniać. Na razie tyle z wymiany. Przepraszam, nie patrzyłem. Dobra, no to tobie damy... w sumie głód wiedzy byłby spoko. Liczyłem na to, że ta logistyka gdzieś tam z nami zostanie. Koszt uzupełniania strat oddziałów. Niech już będzie. New tactics. These should be useful. Dobra. I ile tam kosztują w ogóle te browary? 2,9. Czyli tysiaczka mogę wydać. No to kur... A, żelazo. My nie mamy żelaza? A. Bo jak nie mamy żelaza? Co wy mi tu pierdzielicie? Bo my potrzebujemy wielkie dymarki. No to jest jeszcze droższe. No dobra, ale na to sobie pozbieramy pieniądze w takim razie na wielkie dymarki. I będziemy szczęśliwi wtedy. Przynajmniej mam taką nadzieję, że będziemy wtedy szczęśliwi. Możemy nawet zwiększyć prędkość, na razie się nie klepie z nikim. I też nie planuję. Dawaj, dawaj. Dobra.
Poproszę wielkie dymarki. Dziękuję. Teraz zbieramy niecałego tysiaczka. Dobra, poprawa relacji. Jeszcze raz, tam niecały tysiaczek jest teraz potrzebny. A nie, więcej. Dobra, nieważne. Okej. Super. No i ciebie. Dobra, najpierw ten sierac niech będzie. A później będziemy zbierać hajs na to, żeby ten Gdańsk przestał być pogański. Jakaś świnia tu musiała przyjść i takie rzeczy złe zrobić. A, dobra. Możemy już browarnię. Budujemy browarnię. I jeśli mnie pamięć nie mieli, będziemy mieli to wszystko, żeby mieć dostatek. Polska będzie miała dostatek. Później pójdziemy w wiek wojny. Przyda się. Zyskowna transakcja. Za mało procent moim zdaniem. Nie, nic nie atakuje. Za małe pieniądze chcesz mi dać. Zmiana kultury prowincji. Bardzo dobrze. Okazja handlowa. Pozbądź się konkurencyjnego kupca. Za małe pieniądze i duży procent możemy spróbować. Jak znowu jest dużo książek, Lutelku. Przyjacielu. Może dajmy ci dobroczynność. Czy zadowolenie nam zwiększy? Czy ktoś jeszcze ma miejsce? Ty jeszcze masz miejsce, tak? Pismo. Dajmy ci pismo. Sukces kupca, dobra, tam się udało. No to bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy. Teraz poczekamy sobie grzecznie na te browarnie i zobaczymy ten potężny dostatek. A. I ty, przyjacielu, no tutaj miałem jeszcze ci powymieniać oddziały. Co prawda to są gwiazdkowe oddziały, ale no. I teraz tak, czy co jest lepsze, ciężki łucznik czy kusznik? I to jest sprawa, którą trzeba będzie rozstrzygnąć, tylko że to jest jeszcze gwiazdkowy. Nie, to nie jest gwiazdkowy. Dobra. I teraz będziemy sobie szybko badać. 430, 400, 107. 6, 2, na... atak dystansowy kusznicy mają większy. Zasięg ataku taki sam, czas między strzałami. No to cięższe łucznice szybszy mają czas między strzałami. Salw więcej mają kusznicy. Obrona w walce wręcz 15-11, tu jest 20-20. Szansa na przełamanie 10%, tu jest 6%. Siła oblężnicza jest większa u kuszników. Atak przeciwko kawalerii plus 25%. Tutaj tego nie ma. Kurczę, ciężko mi powiedzieć, co jest lepsiejsze. Naprawdę ciężko. Okazja handlowa. W dupie mam te dywany. Woły pociągowe. I tam. Dobra. To jak będzie żelazo, to my w Brandenburgii będziemy mogli zrobić tutaj... O! Rozwiń handel. Muszę to przemyśleć. Zrobiliśmy osiągnięcie. Dostatek. Jest dostatek, moi drodzy. Ja jeszcze nie posiadamy wymaganych środków. A, bo jeszcze żelaza nie ma. Ale, moi drodzy, jest dostatek. Pierwsza z 8 rzeczy zrobiona, żeby wygrać jakby. Nie wiem, czy tak w taki sposób zakończymy tę serię, ale chciałem zrobić ten dostatek. I będziemy chcieli zrobić ten wiek wojny na pewno. Później widzę, że murarstwo... No to jest rzecz, którą się też na początku powinno robić, no bo to ostatecznie zmniejsza koszty budowli i ulepszeń, ale tylko 5%. No ale jednak też całkiem spoko opcja. No ale jest dostatek, jest przyrost populacji, jest zadowolenie w królestwie. W Polsce się dobrze żyje, moi drodzy. I to jest dobry akcent, żeby zakończyć ten materiał. Jeśli wam się podobało, nie zapomnijcie ocenić oraz skomentować tego filmu. Ode mnie to tyle. Trzymajcie się!